Tak, daj mi trochę czasu na przygotowanie formuły. Poszukuję wiedzy magicznej. Dobra, czyli najpierw będziemy szukać... Co on to miał? Nie wiem. Ciekawe. O kurde, jak ja bym chciał to mieć. Dobra, to są te miecze, które mu sprzedałem, to nieważne. Ale wracając do rzeczy... Co masz mi do powiedzenia? Poszukam sobie lepszej zbroi. Te posklecane na prędce pancerze pełzaczy są zbyt gęsto podziurawione po wyprawie do podziemnej świątyni. Powinieneś zajrzeć do mojej starej wieży. Twojej starej wieży? Podczas trzęsienia ziemi pochłonęło ją jedno ze wschodnich jezior. Jej szczyt powinien nadal wystawać nad poziom wody. O kurde, wewnątrz zostało kilka cennych artefaktów. Na wyspie. Nigdy nie zadałem sobie trudu, by je odzyskać. Jak się tam dostanę? Nie zaglądałem tam od trzęsienia ziemi, więc sam będziesz musiał poszukać drogi do środka. Weź ten klucz. Otwiera skrzynię, w której przechowywałem szczególnie cenne artefakty. Okej. Okay. No to tak, mamy już pewne tam informacje. Teraz... A no właśnie. Ta kwestia jest pewna. Czy iść w noc? Nie za bardzo mi się to podoba, ponieważ jest 3:55. Oj, mapa mi się otworzyła. I chyba zrobimy tak, że teleportuję się do mapy wody i... się prześpię w swojej chatce, którą mam tam na dole, koło najemników. A Saturas chyba z żadnego z dialogu nic z nim nie będzie nowego. Tak, zgadza się. Dlatego, żeby dalej poszła fabuła naprzód. Tak, dobra, ale świetnie mówię. Dalej poszła fabuła naprzód. Kontynuować tak dobrze grę. Trzeba po prostu wybrać się koniecznie do tej wieży Xardasa opuszczonej. Ale jak tak z drugiej strony spojrzę, to już się przejaśnia. Znaczy świt jest, chyba się robi. I za chwilę będzie jasno, no ale dobra, trudno. Idziemy spać. Przynajmniej sobie zregeneruję HP i manę. Tak, sam dobrze ci zrobił. oczywiście. I teleport do nekromanty. A normalnie wilk tak wychwalał tą zbroję, co się okazało, że to jakieś gówno, które no pod wpływem kilku toporów opiekunów świątynnych zaczęło pękać. No i nie postarał się po prostu. Tak sądzę. Dobra, a to teraz wybieramy... Nie ten kierunek. Chociaż można w tą stronę iść, ale ja po prostu skoczę sobie tutaj. I mam nadzieję, że tym razem... spadnę na ziemię. Przypomniałem sobie kilka odcinków temu, jak po prostu się zabiłem spadając. Co było wielkim talentem. O i... proszę bardzo, co tutaj mamy? Jest to kąsacz. A no i przecież ja mam Urizil, tak. Pokazałbym go może nawet. Obrażenie ma 90, a wymaganą siłę tylko 30. To jest dobre. No ale to purli. Na razie póki co jest o wiele lepsze, bo on ma 105 obrażeń. I będziemy z niego jeszcze korzystać długi czas. Znaczy krótki. Bo jeszcze trochę sobie on nim powalczę przy... właśnie tych zombiaczach, a dalej już będę po prostu jakby naładujemy Uriziel z Miltenem i będzie można spokojnie już tą broń wtedy wymienić. Uj, kamień. Bałem się, że może tutaj bezi tak, wiecie, gruchnąć tak, na pleski mocno i by się zabił. Ale dobra, co tutaj mamy? Tutaj jest ta wieża. Wspomniana, zawalona i zatopiona. I musimy podpłynąć w... chociaż nie wiem jak tam normalnie, jak to wszystko wygląda, że tam po prostu nie będzie wody w środku, ale nieważne. I tutaj mamy, musimy płynąć w dół i w dół i w dół cały czas i czeka nas spotkanie z zombiekami później. Czyli kolejny zapis, 154 już. I czekajcie, znaczy
chciałbym jeszcze przed sobie załączyć jakieś światło, chociaż nie wiem, czy ono pod wodą będzie dalej działać. Znaczy, jak się już wynurzę. Mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję, że umiem pływać. Znaczy, w tej grze to ja nie umiem pływać. Oj, czekajcie, ustawię sobie jakąś kamerę. Aha, dobra, bo ja tutaj steruję bezim przez myszkę. A, dobra, rozwalcie mi oczy. Oh fuck. Nie, ja nie umiem pływać. Sorry. No tak, zaraz trochę mi zejdzie. Ale się cieszę, normalnie. Super. Aaa, jesteśmy. I światło dalej jest, hura. To tak jakby ten etap zaczął się. Uff, ja już się boję tych zombiaczków, powiem wam. Ale dobra. Była świątynia śniącego, to i to powinno nam się udać. Na początku są szkielety, a więc może się zabawmy troszkę, co? Chociaż ognie. Tak, myślę, że to będzie dobre. Mam nadzieję, że ono zadziała. Jak widać, bardzo słabo. Liczyłem, że to zaklęcie jest jednak troszkę lepsze. Ale okazało się bardzo przeciętne. A zombiaczki, jak widzicie, są odporne na mnie, czy na mój topór. Ale są w sumie na hita albo i dwa. Bo te kryty, wszedł tylko jeden krytyk, tutaj widzę. Dobra, może ty chodź. Nie wiem, co tutaj jeszcze mnie czeka. Ile tych zombiaczków będzie? I co tutaj jeszcze jest grane? Natomiast są tutaj dwa, które podążają w moją stronę. Jestem zamyślony bardzo, ale... O kurde, ale to jest silne, ja nie mogę. Nawet się nie spodziewałem. To w sumie zombie, no nie, ale to jest tylko zombie. No co mnie ugryzie? Tą paszczą swoją? Jakim utoporem? Przed nosem normalnie macham. A, to trwa trochę. Ale czego się nie robi dla takiej zbroi, którą nam oferuje tutaj Xardas. I może next światło? Dlaczego? Aha, dobra, nie mogę użyć, kiedy mam działające nad sobą. O, ty mendo! O nie pozwolę, nie pozwolę. Czy nas tutaj czekają jakieś, mam pytanie, zombiaki, bo ja nic nie widzę tutaj, wiecie co. Trochę ustawienia chyba zmienię, grafiki czy obraz, jasność, tak, jasność. Normalnie, ale jasno. O, ja nie mogę, co to ma znaczyć? Ich jest 8 jeszcze, albo i więcej. W sumie wpadłem na dobry pomysł. Ale damage i w ogóle. Z tą jasnością, ponieważ no, przynajmniej widzę, co gdzie jest. I no, jest mi lepiej walczyć nawet. Bo to światło jednak no, niekoniecznie spełnia swoją rolę. Nie zawsze przynajmniej. I na nagraniu na pewno to wszystko będzie lepiej widać, bo jest różnica i to jestem przekonany. Nie wiem, czy to ja sobie mogę tego wbiegnąć. Czy jest ich więcej? Są 3, tak? 4. O kurde. Co to za zabawa? A, no wreszcie. Włączyła się muzyka odpowiadająca tym klimatom, no. Czyli taka walki. No właśnie, może tam tego. Czy łuk na nich w ogóle działa? Bo jestem skłonny myśleć, że nie. Bo tyle strzał, ile ja w tym momencie na nich zużyłem. Beź nie trafił ani razu.
O kurde. Nie wiem, czy ten tutaj na dole może do mnie wskoczyć. Ale dobra. Mam nadzieję, że nie. I chyba tak sobie teraz myślę, że mówiłem, że zajmie mi to teraz od momentu, kiedy wszedłem do świątyni się gdzieś 4-6 odcinków ta seria. I się trochę pomyliłem, ponieważ już widzę, że mi to zajmie troszkę dłużej. Nieznacznie, ale jednak. O kurde. Sprytność. Muszę przyznać. Ten ryk ich normalnie jest, on jest straszny. Mam nadzieję, że nie jest za głośno muzyka, dźwięk z gry, bo będzie trochę lipa. Czy może mnie to zakłócać troszkę, ale dobra. Te napoje, nie wiem co to są za napoje dokładnie, ale chyba żadne bonus, nie mam żadnych nowych takich, które dodawałby na przykład życia, czyli się zawiodłem trochę. A tu mam ognisty pocisk, tratatata, 4 lecznicze eliksiry i bryłki rudy. Trochę. I nawet strzała chyba tam była. A pamiętam wszystko. A tu to samo, tylko że tym razem były 4 magiczne mikstury, to znaczy mamy. Światło mi się skończyło, ale myślę, że nie ma potrzeby włączać nowego z tą jasnością, którą mam aktualnie ustawioną. Będą się to za chwilę zmienić. A tutaj są 4 zombieczki, bardzo spitaśne. Ten jeden, tam przynajmniej jeden spadł, a tutaj mamy 4. 4 na 1, ale spokojnie są zombie, więc chyba powinno dać radę z nimi. Tak myślę. Chyba nie są tacy silni, żeby mnie tutaj zabić. Znaczy, nie są na tyle inteligentni, aby się mi pozbyć. O kurde. Graty dla ciebie. Ziomusiu, zdychaj. Jesteś zombie, jesteś umarłak. Padnij może tak inaczej. Bo zabić to się chyba nie da. Albo zombie da się zabić, nie wiem. Sumaryj. O, dobra. Jaki ja temat poruszam. Byłem pewny właściwie, że to jednak ta zbroja będzie w tym prawym korytarzu. Tak mi się jakoś kojarzyło. Tu taki normalny ząg. I co ciekawe, i co teraz niedługo zrobię, jeśli tylko już naładuję Uzwiela. Teleportacja do magów ognia. Tak, przeniesiemy się do starego obozu i... O, nie wykończyłem miecz, tak, super. A to jest starożytna zbroja magiczna. Tę starożytną zbroję wykonano z magicznej rudy. I ochrona przed bronią to jest aż 95 przed pociskami, 25 przed ogniem, 40 przed magią, 10. Jest to bardzo dobra zbroja, którą możemy już założyć i będziemy normalnie spitaśnie wyglądać. Beź teraz. Znaczy tak mi się wydaje, że on jest mniej trochę grubszy. Różnica pomiędzy tymi dwoma? No cóż, przed bronią 15, czyli troszkę, no sporo więcej. Przed przeciskami też o 10. Przed ogniem o 10 i przed magią o 5. Czyli różnica dosyć znaczna. Teraz myślę, że większość przeciwników w Górniczej Dolinie z nami nie ma szans. Jeszcze, żeby to dopełnić, trzeba naładować ten Uriziel, przywrócić mu dawną moc i muszę sprawdzić, czy ja mam amulety jakieś założone siły. O tak, właśnie, 7. Czyli już mogę sobie... Kurde, ja mam 100 siły. Myślę, że to się odejmuje. A to? Teraz mam 90. Czyli w sumie mogę... A nie, dobra. Myślałem, że z amuletami ta... Da się przekroczyć wartość siły równą 100, ale jednak się myliłem. To chyba da się tylko eliksirami. Ale dobra, nauczę się u... się... O, za bardzo domawiam.
Muszę się nauczyć Udiega. Ach, jak widzę, nosisz zbroję runiczną wykonaną z magicznej rudy. Znalazłem ją w zatopionej wieży, w jednej z tych starych skrzyń. Należała kiedyś do tego samego generała, który dzierżył Uliziel w bitwie z orkami. Mam tylko nadzieję, że przyniesie mi trochę więcej szczęścia niż jemu. Na pewno. Uratuję cię, będziesz leżał pod kamieniami 30 dni. No, szczęście można mówić, że przeżyłeś. Przygotowałeś już formułę, która przywróci 2000 eksplozji. To jest tak, dobre. Wszystko gotowe, ale sam nie dasz rady jej użyć. Czemu? Dlaczego nie? Będziesz musiał dotknąć mieczem źródła mocy magicznej. Dokładnie w tej samej chwili jakiś mag musi wypowiedzieć formułę. Zatem muszę sobie poszukać kogoś do pomocy. Weź formułę i przywróć Uliziel do jego dawnej świetności. Będzie ci wkrótce potrzebny. A to na pewno. Dobra. Czemu nie mówi do mnie, obyś wrócił cały, zdrowy? Ale to chyba w dwójce tak jest. A, jaki się miły zrobi. No i deszczyk pada, no i brzydko. Ale w ogóle to czemu? A, wymagana siła. A, no właśnie. Nawet nie mogę toporu runi już założyć. Dobra, teleportacje magowie wody. Biegiem do... Kurde. Witaj, przyjacielu. Dawno się nie widzieliśmy. Cześć, Witten. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Chętnie bym ci wszystko opowiedział, ale chwilowo nie mam czasu. Bardzo się śpieszę. Dokładnie. Do zobaczenia. Tak się śpieszę, że sobie nie wyobrażasz. A ta mgła normalnie w pomieszczeniach jest taka boska, że szok. Chociaż no dobra, no są warte, to wszystko jest na... jakby tak... powierzchni, no, ale... A, nieważne. Uuu, ale lecisz. Toleresa plus 10 do siły. Musi mnie nauczyć. Mam nadzieję, że umie, co potrafi. I... no właśnie. Drugi poziom kurz chciałbym też poznać. Ale to... no właśnie, u kogo? Nie za bardzo wiem, u kogo mógłbym to zrobić. Ale dobra. Plus 5. No to już możemy tu parę klik założyć. Plus 10, okej. No to statystyki wynajmniej już nieźle. Muszę jeszcze się kurzy na mistrz nauczyć. I może do zręczności trochę, chociaż nie widzę w tym większego sensu. No i myślę, że grę. A za chwilę będzie 30 poziom. Skończymy gdzieś tak na 31, drugim, czyli wydaje mi się, że całkiem niezłym. Ba, nawet jeszcze trochę do XP-my. Nie, to myślę, że 33 level to jest minimum na zakończenie gry. Myślę, że taki poziom gdzieś osiągnę. I to nie będzie żadnym problemem. Co jeszcze? A tak. Witam, po prostu. Teraz jedziemy z nim pogadać. Chociaż zanim jeszcze chciałbym, naładujemy ten Uliziel, zanim wszyscy magowie wody się na mnie oburzą i będą chcieli mnie dosłownie zabić, znaczy bez jego. Pójdę do Jordiana i... nie wiem. Chcecie, żebym go utupł? Znaczy, nie wiem czy mogę, bo jest też możliwość, że Saturas normalnie będzie na mnie wściekły. Ale dobra. Facet ma dość! O, pięknie. Nowy poziom na Jordanie, to jest śmieszne. Co? Zabrać sobie to, czy nie? Tak pięknie, tyle kasy, o nie. Wiecie co? Wezmę tylko tych setek trochę, stówkę. Kurde, leż. Kto ci kazał wstawać? Dobra, dziękuję. Tak. Wy teraz mnie nie oskarżacie o cheaty, bo to jest zwykła, możliwa sytuacja w grze. Po prostu pobić handlarza i zabrać mu wszystko. Potrzebuję twojej pomocy. Widzicie normalnie wyraz twarzy? Jak mogę ci pomóc? Chodźmy. Sekundę wcześniej Miltena, ona była... Dobrze, chodź za mną. Niezwykła. Ej, o co chodzi? Ktoś coś gadał do mnie?
Ten wyraz twarzy Miltana taki wściekły, niczym Gorna normalnie w niektórych przeróbkach. No to było boskie, normalnie pierwszy raz tego tak zaś widziałem. Ale fazo, nie no. A teraz mów, co się stało? No, no. Muszę wykorzystać magiczną energię kopca rudy, a wolałbym nie pytać magów wody o pozwolenie. Żartujesz sobie ze mnie. To nie pora na żarty. Mówię poważnie. Spotkałem Xardasa, nekromantę. Wypełniam jego polecenia. Xardas? Zaczynasz mnie przerażać. Jak bezmyślnie. Nikt z nim nie rozmawiał, odkąd opuścił stary obóz. Ja rozmawiałem. Do czego potrzebna ci jest energia kopca rudy? Muszę ją skumulować w tym oto mieczu. Cóż za niesamowita broń? Nazywa się Uriziel.